Cześć, nazywam się Michał Wawrzyniak i jestem właścicielem marki Mentalway. Slogan, hasło, które widzisz, zawsze, wszędzie możesz wszystko, pomógł mi w życiu jakieś 10 lat temu. Dzisiaj regularnie, każdego dnia udowadniam światu i ludziom, że jest to możliwe. Oczywiście nie jest to pusty slogan, który ma nas tylko i wyłącznie popchnąć do jakiegoś działania, ma nam głupio mówić, że zawsze, wszędzie możesz wszystko, uderzyć głową w ścianę i tak dalej. Każdy to może zrobić bez takiego sloganu. Zawsze, wszędzie możesz wszystko opisałem w mojej pierwszej książce. Guru kultury, czyli jak pokonać 6 etapów, wzmocnić charyzmę, znaleźć ludzi, którzy ci pomagają, znaleźć ludzi, którzy cię wspierają, zbudować świetny biznes. Zrobiłem to w mega formie ostrej, prześmiewczej, ponieważ przez lata słuchałem, że szkolenia to sekta, że lepiej się nie uczyć, że to jest debilizm, że lepiej być idiotą słabo opłacanym, bo już dawno uczyłem się w podstawówce i teraz już nie muszę. Nie. Ja wierzę, że my jako ludzie musimy się uczyć każdego dnia, rozwijać się. Dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Dzięki temu jestem szczęśliwy, dzięki temu jestem otoczony zajebistymi ludźmi, dzięki temu mam wspaniałych klientów. Również dzięki temu, że druga moja książka, Hejtoholik, bestseller, pomaga nam poradzić sobie z hejtem. Nie mam litości dla hejtu. Miej świadomość, że każdy negatywny komentarz, każde twoje chamskie zachowanie będzie od razu blokowane. Jak będę miał humor, zjebie cię jak psa. Jeżeli źle, negatywnie piszesz o mnie, piszesz o moich znajomych, przyjaciółach, jeżeli umieszczę, na tym kanale znajdziesz kilka regularnych playlist. Co 2 tygodnie pojawia się wywiad z kimś zajebisty, kimś ciekawym, kimś, kogo uwielbiam. Jeżeli napiszesz tam chociaż jedno negatywne słowo, wypad. Wypad. Co tydzień pojawia się moje lustro. Wnioski, które daję dokładnie jak teraz z ręki. Mamy na górze studio za 1,5 miliona złotych, ogromną ilość kamer, sprzętu, ponieważ organizujemy potężne eventy. W weekend będzie Crowd Effect w Kaliszu. Tysiące ludzi przyjeżdża z 22 państw. Uczy się, rozwija. Chce, ma w sobie pasję. Uważam, że mamy zapalać pasją, a nie gasić hejtem. Ale jeśli pojawia się hejt w moim życiu, w moim otoczeniu, jeżeli moi najbliżsi cierpią od hejtu, no to wybacz. Ale w takich sytuacjach biorę do ręki kija i tłumaczę temu komuś, że powinien wyjść z mojego ogródka i nie wchodzić na moją posesję. Krótko i na temat. A więc, moi drodzy, zero tolerancji na hejt. Będą sytuacje, kiedy się uśmiechnę, będą sytuacje, kiedy powiem dobra, wyjaśnij, ale będą sytuacje, kiedy będzie błyskawiczny ban. Stosuję to wszędzie. Na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, na Snapchacie, na Twitterze. Według mnie nie mamy czasu, żeby w życiu poświęcać energię i siły na idiotów. Jako że ktoś wam musi to pokazać. Ja wybrałem tą ścieżkę, napisałem nie tylko książkę, ale również regularnie wam pokazuję, jak to zrobić. Ponieważ na tym zarabiam. Każdy hejter, miej świadomość, każdy hejter i idiota ma w swoim otoczeniu zajebistych ludzi. No bo teraz pomyśl sobie, czy 100% twojego otoczenia cię uwielbia i kocha? Siedzą tam takie, wiesz, jak to mówi Donatan, skryto koniobijcy, obserwują ciebie, chcą zobaczyć, jak ci się potyka noga, chcą ci sami rzucić kło pod nogi, chcą się z ciebie pośmiać. W chwili, kiedy ja walę w hejtera i hejter jak idiota reaguje, reklamuje mnie jeszcze. Ty też to możesz zrobić. Reklamuje nas, dzięki temu docierają do nas nowi ludzie. Na ten moment jesteśmy w trakcie dużej kampanii. W ciągu zaledwie 2-3 dni udało nam się dojść do kolejnego 1 miliona zasięgu na fejsie, do 4300 nowych fanów. A hejterów jest 20, 30, nawet nie jest ile? 0,05%. Miej świadomość. Jest to miejsce Michała Wawrzyniak i Mental Way, czyli zawsze i wszędzie możesz wszystko. Myślę nad inną nazwą kanału, bo chyba jest za długi. Podpowiedzcie mi. Do niedawna traktowałem YouTube'a bardzo po macoszemu. Facebook był naszym głównym źródłem dochodu, klientów, fanu i miejscem, gdzie spędzamy czas. Dzisiaj spędzam bardzo dużo czasu na Snapie. Uwielbiam Snapa. Snapchat jest zajebisty. Instagram jest mega fajny, pomaga mi się artystycznie rozwinąć. No i ewidentnie chciałbym więcej poświęcać na YouTubie, ponieważ oglądam dużo fajnych filmów. Lubię nagrywać filmy, czuję się przy tym dobrze, a więc zaczynamy traktować YouTube'a poważnie. Odpowiadamy na wasze komentarze, lajkujemy, jesteśmy dla was. Oczywiście dla tych, którzy chcą, dla tych, którzy próbują być negatywni, od razu bezpośredni przekaz. Bez względu na to, co myślicie, jak mówicie, nie ma dla was miejsca w naszym życiu. Także moi drodzy, miło mi was poznać. Mam nadzieję, że będziecie regularnie nas oglądali, szerowali, subowali. Na pewno nie jest to kanał dla wszystkich. Wiedza, rozwój, coaching, szkolenia, edukacja. Na to trafiamy dopiero, kiedy mamy problemy w życiu. Wtedy jest za późno, no ale takie życie. Ja nie jestem waszym tatą, nie będę was zmuszał do niczego. Jestem tutaj, chcecie, wpadajcie, chętnie się z wami podzielę wiedzą.
Co tydzień moje lustro, co 2 tygodnie fajny wywiad, co 2 tygodnie do miesiąca mocny viral w sieci, jak coach Mike, czy teraz masz być głodny życia. Pamiętaj, używam ostrego słownictwa, więc jeżeli jesteś rodzicem, to zadbaj o to, żeby twoje 12-14-letnie dzieci nie oglądały tego kanału. Miej świadomość, że nam chodzi o efekty. Chodzi o świetne, zajebiste życie. Pozdrawiam serdecznie z Kalisza, w którym mega pada. Przygotowuję się do weekendowego eventu. Mam nadzieję, że pewnego dnia się gdzieś spotkamy na trasie, że pogadamy o książkach, pogadamy o czymś fajnym, o filmach. I ewidentnie zrobimy coś więcej niż nasi stękający znajomi. Trzymajcie się. Michał Wawrzyniak.